Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dziedziniec pogan, stanowiący największą część tzw. Herodowej Świątyni Jerozolimskiej, z dedykacji miał być przestrzenią modlitwy dla wszystkich spoza Izraela, którzy będąc w Jerozolimie, chcieli spotkać się z Jahwe. Ale z tych samych racji, warunkowanych ustosunkowaniem Żydów do innych narodów, został zaadoptowany na handel świątynny. Sprzedawano tam zwierzęta ofiarne i dokonywano wymiany monet, nie rezygnując z głośnej reklamy i nawoływania. Jezusowy sprzeciw, jak zawsze, dotyczy istoty sprawy. To jest dom Ojca, dom dla wszystkich narodów, precz z innymi adaptacjami. W tej przestrzeni Bóg, a nie człowiek, ustala zasady. Obyśmy tylko potrafili nie obrażać się, ale Jego posłuchać. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.